Zdrowia. Zdecydowanie zdrowia na autostradach i na ulicach amerykańskich szczególnie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wydawałoby się, że nie ma takiego ruchu, no to powinno być mniej wypadków śmiertelnych na autostradach, no ale jest niestety więcej. Część ludzi się dziwi, część ludzi się nie dziwi. No w końcu są te autostrady, to się w Ameryce zamieniły teraz na wyścigi Formuły Pierwszej, rajdy Monte Carlo i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, co siedzieli w trafiku, w korkach, mieli średnią 12-15 km na godzinę, spędzali godzinę, półtorej, no to teraz jeżdżą w ciągu pół godziny. Pół godziny, powiedzmy, przejeżdżają 70-80 mil, czyli powiedzmy 120-130. No zrobiły się takie autostrady jak w Niemczech, autobany, tyle tylko, że to nie jest legalne. W Ameryce to jest z reguły 65 mil na godzinę. No jak się jedzie, powiedzmy, 75-80 mil, to policja no, wyłapuje niektórych, no ale 80 mil, no to taki ruch po lewym pasie to jedzie normalnie, czyli powiedzmy zamiast 60 jadą 80, czyli 1/3 więcej. Teraz się okazuje, że jeżdżą 100 mil. 100 mil, no to jest 100 mil, to jest 156 km na godzinę. I ilość mandatów wydanych właśnie za jazdę powyżej 100 mil, czyli 160 km na godzinę, no to wzrosła siedmiokrotnie. Ilość takich, no to było niesłyszalne, żeby ludzie jeździli 100 mil na godzinę, no bo nie dało rady. No, na autostradzie to jest, w Ameryce się jedzie, no to normalnie nawet w godzinach szczytu, no to się jedzie 10, 15, 20 mil na godzinę albo 0 czy 2 mile. W godzinach, powiedzmy, takich nie wtedy, kiedy ludzie jadą do pracy czy wracają, no to jeżeli jest mniej ludzi, no to można właśnie jechać 60, 70, 80 mil. No ale 100 mil to nigdy tego nie było. Także ilość mandatów wydana wzrosła siedmiokrotnie, a ilość mandatów wydawanych za w ogóle ruch i łamanie przepisów spadła dziesięciokrotnie. O 90% wydają mniej mandatów. Czyli to widać ile to tego jest. No ludzie wpadają do tego z samochodu i po prostu naciskają pedał do podłogi, no i walą tyle, ile im posiada. Szczególnie też, że benzyna jest strasznie tania. Teraz benzyna, no to jest około, powiedzmy, nawet 2 dolary za prawie 4 litry. No to jest galon, to nie jest dokładnie 4 litry, tam jest 3,6 litra. No ale jeżeli, powiedzmy, by było dolar 80 tej najgorszej, najsłabszej, no to by było 50 centów za litr, czyli powiedzmy tam 2 złote. No to benzyna jest tania. W porywach Obama to chciał, żeby benzyna kosztowała, powiedzmy, 5-6 dolarów za galon, no ale to wszyscy ci walnięci, czerwoni, zieloni, to chcą to, żeby benzyna była jak najdroższa, żeby ludzie jeździli rowerami na wrotkach i na piechotę chodzili, no albo żeby jeździli autobusami i metrem. No ale wracając do tego ruchu, no dziwnie jest, robią napisy na tych autostradach, żeby trzymać odległość, no bo ludzie nie są przyzwyczajeni, nie są po prostu przyzwyczajeni. Ta ilość wypadków zamiast zmniejszać się, no powiedzmy, no ta statystyka, to wiadomo, to też jest oszukana, ale to trzeba patrzeć, ile jest na milion ludzi
W Polsce na milion ludzi jest 97 śmiertelnych ofiar. W Ameryce jest więcej. W Ameryce jest 124 na milion ludzi. No ale powiedzmy, na ilość samochodów to też jest ważne. W Polsce na 1 milion samochodów to jest 130 wypadków, w Ameryce jest 142. No ale najważniejsze liczby, powiedzmy, które nie podają dla Polski, nie podają dla Europy, no to ile jest na miliard przejechanych kilometrów? No to w Ameryce na miliard przejechanych kilometrów jest 7 ofiar śmiertelnych. Także ta ilość jazdy to jest nieprawdopodobna. Po prostu ludzie jeżdżą. Także że statystyka na milion ludzi czy na milion samochodów, no to nie ma znaczenia. No najwięcej wypadków śmiertelnych na milion samochodów to jest w Somalii. W Somalii jest 65 tysięcy na milion. No tyle tylko, że oni tam nie mają tego miliona, no ale żeby ta skala jakaś tam była. W Chinach mają powiedzmy 180 wypadków śmiertelnych na milion ludzi, no to tak samo jak świat. Na świecie jest średnia właśnie 180 na milion. Jak wspominałem, w Polsce 97, w USA 124. W Chinach też na milion samochodów to jest powiedzmy 1000 wypadków śmiertelnych. W Polsce 130, w Ameryce 140. Także jednak tam też w tym momencie, kiedy przesiedli się z tego osiołka, czy konika, czy z roweru, no tak sobie jeżdżą. Na świecie ogólnie rzecz biorąc w roku to jest 1 350 000 wypadków śmiertelnych. To jest dosyć dużo. No większość tych wypadków, no to powiedzmy są kierowcy prywatni, czy zawodowi, no też zdarzają się wypadki przechodniów, no i pasażerowie. Pasażerowie też jeżdżą z ludźmi, którzy jadą nieodpowiednio, ale dziwne jest to, że na te wypadki jedna trzecia to są wypadki na highwayach, na autostradach, a dwie trzecie to jest na drogach, na lokalnych drogach, także że ludzie też po prostu żarują na drogach lokalnych niepotrzebnie, no bo widzą, że tam też nikt nie jedzie, nie ma żadnego nie ma korków i tak dalej. Te napisy właśnie na highwayach pojawiają się, żeby trzymać odległość, bo nikt nie jest przyzwyczajony. Teraz to można porównać to tak jak zaczęli wprowadzać w nartach czy w deskach śniegowych, jak zaczęli wprowadzać kaski, no to kaski też kiedy zaczęli wprowadzać, no to ilość też wypadków się podniosła. No dlaczego? No dlatego, że ludzie mieli jakieś takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale to tak samo było z pasami. Z pasami, bez pasów ludzie jeździli dosyć roztropniej, ostrożniej i wolniej, a później jak zaczęły się pokazywać pasy, no to zaczęli jeździć szybciej, bo liczyli na to, że pasy im pomogą. I jedna ciekawa sprawa jest taka, że dużo milionów, dziesiątki, tam setki milionów prawnicy wyrwali z firm samochodowych, no bo jak pasy były wprowadzane w Ameryce, no to w niektórych samochodach to były one oferowane jako opcje tam za ekstra 50 czy $500, można było sobie wybrać pasy, albo można sobie było wybrać nie bez pasów. No i później po pewnym czasie to już były przepisy federalne, które powiedzmy nakazywały, żeby pasy były obowiązkowe, no ale do tego czasu nie były. No i prawnicy znaleźli taką dziurę, no i szli do sądów, no i w sądach te ława przysięgłych, w zasadzie to się zgadzało, był jakiś tam wypadek, no faktycznie ten właściciel samochodu mógł kupić, a nie kupił, bo był powiedzmy sknera, czy nie przyjmował do wiadomości, że mu to pomoże, no i później ława przysięgłych przyznawała, że jednak
winę ponosi albo dealer, czyli sprzedawca, handlowcy, którzy nie dali tego jakoś gratis czy ekstra, no i oskarżali też fabryki samochodów, że to było nie fair, żeby nie oferować tego. No te autostrady niedługo zaczną się, powiedzmy, zapełniać. Cała Ameryka zaczyna się powoli otwierać. Cała panika 19 to przejdzie, powiedzmy, do historii kretynizmu biurokratyczno-politycznego. Ludzie, którzy zaczęli decydować o takim kompletnym załamaniu ekonomii, o kompletnym zatrzymaniu społeczeństwa, no to trzeba głosować na ludzi, którzy mieli inne zdanie, dla ludzi, którzy po prostu widzieli coś, co się dzieje. Dla ludzi, którzy w Ameryce, największy problem, dlaczego tak się dzieje, no to jest to, że jest ta tajemnica niby lekarska, medyczna. I nikt z nikim nie może mówić na temat, kto jest chory, dlatego to wszystko jest tak wyciszane i niepilnowane. Nie ma tego wychwytywania czy wyłapywania. No może to nie jest dobre słowo, ale wynajdywania ludzi, którzy zarażali albo mogli zarazić. I to jest ten idiotyzm. Ci, którzy mieli być najbardziej, najmniej, powiedzmy, przygotowani na te choroby w domach starców, w szpitalach i tak dalej, no to i tak jest najwięcej właśnie śmierci, zejść i tak z tego względu, a cała moc tego systemu powinna właśnie się skoncentrować tylko na tych ludziach, którzy teoretycznie byli najbardziej zagrożeni. No jeszcze parę dni to wszystko się pootwiera, no ale politycznie po prostu trzeba powywalać tych wszystkich na pysk. Także ktokolwiek głosował, czy w Ameryce, czy w Polsce, czy w innych krajach, no to tych strachliwych dudków, którzy byli w stanie wypowiedzieć, no, zagładę dla narodu, bo w każdym narodzie są dwie grupy. Są te grupy, które mają pieniądze i po prostu krzyczą, żeby nie otwierać. I są ta druga grupa, która ma pieniądze tylko dlatego, że pracuje. Jeżeli nie pracuje, no to nie ma pieniędzy. Zrobiły się dwie klasy i dwie grupy ludzi, którzy się przekrzykują, czy otwierać, czy nie otwierać, ale nauczyciele, cała budżetówka, politycy, ci wszyscy ludzie, no to w zasadzie nie powinni mieć prawa do krzyczenia, żeby nie otwierać, no bo oni żyją, powiedzmy, na garnuszku tych, którzy płacą podatki, tak, także, że podatnik, obywatel, wyborca i tak dalej, to ci ludzie powinni właśnie decydować, a nie pensjonariusze, urzędnicy, politycy, nauczyciele i tak dalej. To niestety nie ma równości i każdy ma swoje zdanie z punktu widzenia, zależy od punktu siedzenia i jak to się mówi. No, trzeba jednak zachęcać ludzi, żeby nie używali tych autostrad, czy nawet lokalnych dróg jako miejsc wyścigowych. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. Nie subskrybuję, serdecznie polecam. Tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.